Hej, cześć, witajcie, z tej strony Piotrek, witam was w kolejnym odcinku z Jacob Jones i Tajemnica Wielkiej Stopy. Słuchajcie, rozwikłaliśmy zagadkę tajemniczego nagrania, tajemniczego winylu, czy winyla, nie wiem jak to się mówi, w każdym razie. Słuchajcie, musimy teraz wyjść, właśnie nie wiem co mamy teraz zrobić. Sorry, Pee-wee, but there's something I had to tell. Miał nam coś powiedzieć, właśnie. It's not just Harrison who knows that tune. I do too. That can't be. No one's played it in over 50 years. It's an old Bigfoot lullaby. Ooh. My mother sang me that song every night of my life until she vanished. Today was the first time I've heard it in all the years since. Oh, Biggie. Okay. I've got to find out how those human beings came to be singing my mom's song. In that case, we ought to head to Crackskull Mountain. That's where Harrison said old Bill went. We? You'll come with me? I'm not gonna run out on a pal, am I? Oh, come here, my fun-sized friend. Okay, okay, enough. Of course I'll help. Only it'll have to be tomorrow. Right now, I've got to get back to camp, or I'll be in real trouble. No, musimy wracać. Sure, sure, I understand. We'd better get you back then. Don't want you getting detention or something if we're gonna get to Crackskull Mountain tomorrow. Okej, więc musimy wrócić teraz do obozu, tylko słuchajcie. Nie wiem, czy tutaj przypadkiem jeszcze gdzieś puszek nie zostawiliśmy. Tu jest ten ptasior. O, dzień dobry. Jest puszka! Widzę. Does he look kind of weird to you? No weirder than any other human being I've seen. But then I'm a Bigfoot disguised as a Bignadian waterhound wandering around with a kid in a bear outfit. Right now, weird is relative. I guess so. Zagadka. Excuse me. Oof. I gotta stop doing that. So how can I help you? I didn't mean to disturb you. I was just wondering what exactly you were doing. Is it some kind of martial arts? Martial arts? Oh no. I'm just practicing my air traffic control signals. For when the planes get here. What planes? Well, none in particular, but I gotta be prepared if we do get a bunch of airplanes in. Like in case there's an emergency. Do you get emergencies a lot? Oh, sure. At least we used to, so Harrison tells me. Apparently we had a real doozy back in 72. Runway 1 got buzzed by an angry duck. That's why it's so important I figure this out. You never know when you might run into a riled up duck. Do you want some help? Maybe I can help you figure it out. Wiedziałem. Puzzle 23, przepraszam. Happy skies, to coś dla mnie. Dobra, zobaczymy. Drag the planes to their takeoff points for Mike's emergency plan. Make sure every square is covered. Okej, czyli musimy... Aha, dobra, okej. Zróbmy to... Tak. Załóżmy. Musimy zobaczyć, jak one... Ojejku, ale to... To będzie trudne. Załóżmy. I źle, dlatego że ja się tym pomarańczowym już tutaj nie dostanę. Reset. Zróbmy tak, najpierw ale wait, jak my mamy to... O matko kochana, jakie to będzie skomplikowane. Poczekajcie. Zróbmy to... Nie no, źle, odstrzyłem właśnie drogę. Czyli tego pomarańczowego ja muszę jakoś dać tutaj dookoła. Dobra, powiedzmy, że jest ok. Teraz tak, tego damy. Mogę go stąd zabrać? Mogę. To zróbmy to w ten sposób. O tak, dobra. Teraz tego dajmy tak. Tu, tu, tu. Tu. Tego dajmy w ten sposób. No, źle. Kurczę, bo ten różowy teraz co zablokowałem. Ojeju. To jest dosyć proste, bo ten pewnie będzie w ten sposób. Bo on nikomu... Aha, tu została kratka. No dobra, to tego odciągnijmy z powrotem. Nie wiem, teraz sobie odciąłem. Pomarańczowy jest chyba źle coś. Mm-hmm.
Nie, no też źle. O kurczę. Pomarańczowego jakoś inaczej dać się nie da. Wiem. Zróbmy to tak. Tak było. Nie, coś inaczej chciałem. O, o Jesus Christ. Czy jakoś... Jakbyśmy zrobili to tak. Tego damy tak. Dobra, tego obkrążymy dookoła. Różowy pójdzie tak tu, ten tu. Jej! Szybko poszło. O! Naprawdę, jestem zdziwiony. Ale to było tricky. Right. Yeah. Okej. Okay. Dobra. Tak, wszystkie samoloty mogą się teraz swobodnie poruszać. Cheers, buddy. Cheers. Dobra, więc teraz tak, możemy wziąć puszkę. Możemy tu podejść? Ja chcę puszkę. Ej, nie mogę tej puszki, czajcie to? Mogę tu podejść jakoś? Aha, okej. Okay. Ja tu nie mogę podejść tej tablicy. A ja chcę tą puszkę. Chyba, że... Poczekajcie, a jakby się... Jakoś tak zrobiło... Też nie pyka. No dobra, ale w każdym razie pamiętamy, że ona tutaj jest. Ja spróbuję może ją jakoś, nie wiem, poza nagraniem wziąć. Dobra. Myśmy tam byli. Tam się da wejść? Nie. Seaplane! Seaplane! That's real funny, Biggie. Okej. Mamy tutaj jakąś śrubkę. Ooh, a nut! Delicious! Biggie, no! Zażyra ją. Jak nic, wiedziałem. Uh-oh, that wasn't a nut, it was a bolt. I'm never gonna be able to digest that. I could use a little help here, small socks. You should really be more careful what you eat. Now he tells me. Aha. There must be something you could do to help. Zagadka. You wanna try rolling me around a bit? That ain't sitting right. Okay. O matko kochana. Czy musimy go tak obrócić? Strzałkami czy czym? Press and drag the mouse. No, a, no wciskam. Aha, w ten sposób. Dobra. Nie tak, tak. Nie, tak źle. To jest ślepy zaułek. Musimy ją doprowadzić tutaj. Czekajcie. Ojeju. Może tak. Dobra. Tak. Dobra, pykło. To poszło najszybciej chyba. Wow. That's it. That's it. Dobra. Dostaliśmy. To była łatwa zagadka. 12 ruchów. Gdybyśmy go nie obrócili źle, to by nam wyszło. Oh, thank the sky and seas and stones. That feels so much better. Okej, okay, dobra. Czy jest jakaś puszka tutaj? Nie da się tutaj rozglądać. Dobra. Come on. Dobra. Więc wyjdźmy stąd. Jakieś puszki tutaj? Mogę tą? Nie. Nie da się jakoś obrócić. Nie. Chcę tą puszkę. Nie, nie uda się. Dobra, trudno. Ale to, co jest dziwne, ja tam nie mogę podejść. No dobra, dobra, zostawmy to w takim razie. Co on tutaj robi? Czemu tak dęsi? Hey there, buddy. Hello again. What are you working on? I'm trying to fix these circuit boards. Trouble is, these big old hands of mine weren't made for detailed work like this. No trouble. My hands are pretty small. Zagadka. In that case, aha, maybe you can help out. Wanna give it a go? Yep. Circuit training. Okay. Drag the circuits around until each is fitted to matching color sockets. Okej. Okay. Musimy to tak poobracać, żeby każde...
tych dotykało swojego jakby fragmentu. No dobra. Zielone najpierw przestawmy. Aha, sklopsiło się. Teraz tak. O. Najgorzej jest z tym pomarańczowym. Gorzej tego pomarańczowego nie ma jak. Musielibyśmy zrobić w ten sposób. Poczekajcie, najpierw różowy damy tu. O tak tutaj. To też tak nie pyknie. Może zrobimy to w ten sposób. I teraz tak dookoła. Dobra, i jest w miarę okej. Tylko jak teraz zamienić te ze sobą? No nie, no źle. Musimy zamienić pomarańczowy z różowym. Dobra, czekajcie, wróćmy. Niebieski tutaj z powrotem. Mogę, tak? Mogę. Różowy dajmy na dół. Ten dajmy tu, ten dajmy tu. To teraz tego nie mogę. A jak bym dał... Nie przejdzie. Teraz dać ten na dół. Dobra, różowy jest u siebie, ten jest u siebie. Dobra, teraz pyknie. Dobra, poszło. Dobra, trzeba było rozgryźć, co, od którego zacząć tak naprawdę. Perfect. Perfect. Awesome. Dobra. Dostaliśmy 3000 meritsów w 8 ruchów. Myśmy mieli 40. Nie ma problemu. Daj nam puszki. Okej, czekajcie, zobaczmy, ile nam puszek brakuje. Brakuje nam... W ogóle jeszcze 3 puzzle gdzieś zostawiliśmy. Brakuje nam 28 puzzle, tych puszek i jednego ptaszka. Czekajcie, może jeszcze w domku ktoś coś chce? Zobaczmy, a nóż. Ty z tą gazetą? No tak, to wiem. Ty tam z tą Kardashianką, a ty? Hello, young man. I hope you don't mind. I'm just gonna have 40 winks right now. Keep my energy levels up. Okej, no dobra. To wychodzimy w takim razie. Tutaj nikt naszej pomocy już nie chce, więc możemy się stąd chyba zawijać. Czy tej puszek nigdzie nie ma już? Nie widzę, oprócz tej jednej. Dobra, tą jedną liczmy, że ją mamy. A jest! Haha! Wprawne oko. Chyba, że wejdziemy na górę może. Może z góry się da. Nie, chyba nie. A ten tutaj przylazł z tego hangaru? Czekajcie, obróćmy to jeszcze. A, może tak? Czekajcie. Jak to się robiło? Strzałkami? Strzałkami. Jest, dobra, mamy ją, okej. Dobra, spoko. Dało się jednak stąd. A, czekajcie, tam się coś świeciło? Czy mi się wydawało? Wejdźmy jeszcze raz na górę, wolę się upewnić. Słuchajcie. Tu gdzieś? Nie, chyba jednak nie. Tak mi się wydawało. A, dobra, nie. Ale wiecie, przezorny, zawsze ubezpieczony. Dobra, zejdźmy na dół. No, na dół, na dół. Okej. I wracamy do obozu w takim razie. Jeszcze nam brakują 3 puzzle. Jeszcze, w sensie 3 zagadki mamy do rozwikłania. Ale gdzie one są? Tego nie wiem, zielonego pojęcia nie mam. A jeszcze nie byliśmy w tylu chatkach przecież. W muzycznej nie byliśmy. Tutaj wszystko mamy? O, jest puszka. Dzień dobry. Isn't that nice? Is it nice? It is. Boże, is it. To żeśmy brali. Tutaj gdzieś puszki nie ma? Trzeba się rozejrzeć. Tu gdzieś? Nie. Tutaj też nie. Nie widzę. Nie, dobra. Obróćmy to jeszcze. Nie widzę. Dobra, więc wychodzimy. Lecimy dalej. Jakiś myśliwy... Ups. Hey there, boy. You and that big old hound of yours better watch yourselves. Is there a problem, mister? None at all, provided you don't mind stepping into one of my traps. So you're the one who's been laying traps around here. Grrr!
That beast of yours, Safe Boy? He knows how to behave when we've got company. Don't you, Biggie? Grrr! Bork! I've been putting traps all over. Plan to catch myself a big old prize. Or my name ain't Bo Hardnut. Hunter and Trapper Extraordinaire. Hunter Extraordinaire? That's me. I ain't satisfied with no deer or bear, no sir. I go after the real big beasts. I've been after everything from the Loch Ness Monster to the Abominabe to the Abominab to the Abominable Snowman. Have you ever caught any of them? No, can't say as I did. Turns out they're real extraordinaire too, especially at hiding. Still, I'm meaning to catch one of them soon enough. I'm going after Bigfoot. Grrr! Hush, Biggie. I don't think there's any reason to worry about Mr. Hardnut. Would you really know how to spot a Bigfoot, Mr. Hardnut? Like if one was right in front of you? It wouldn't need to be right in front of me. My hunter's senses are so refined, I could sniff out a Bigfoot about 1,000 miles off, I reckon. Gosh, is that so? I hear they're awful stinky creatures. Chcę zagadkę. Like a skunk dipped in chicken dew. Grrr! You know, I think maybe I ought to get Biggie here off home. He gets kind of restless if he sticks around too much. Don't worry, son. I understand. Had me a wife just the same. You get along now. Be sure to tell me if you come by one of them big feet. Will do. Only they prefer to be called big foots. Duly noted. Thank you kindly. Come on, Biggie. Okay. Czyli zagadki nie będzie? Hunter extraordinary. I'll extra his ordinary for him. Just you wait and see. Czy nie będzie zagadki, ale buba. No dobra, poczekajcie, a zobaczmy, czy tutaj jeszcze puszki gdzieś nie zostały. Lepiej się rozejrzeć. Dlatego, że słuchajcie, chyba powoli kończy nam się epizod. Trzeba będzie przejść do epizodu drugiego. Wróćmy. Nothing. Jest! A wprawne oczko. Okej. Okay. Tu jest jeszcze, tu widzę jeszcze puszkę. Się świeci. Tam też jest. Ale wiedziałem, że jak kliknę, to tam prze... Okay, so tomorrow is forest friendly day back at the camp. Mm-hmm. I reckon I should be able to sneak out to meet you while we're on Mr. Flommerly's nature trail. That runs pretty close to the base of Crackskull Mountain. Well, if you're sure, I better get going now. See you tomorrow, Jacob. Hey, you called me Jacob. Maybe I did, my pint-sized pal. Maybe I did. Okay. Time for me to get back to camp. I'm starving hungry. Nie wracamy. Nie, jeszcze... O-o! Hey, what's that? Lunch lady May? But what's she carrying? I'd better follow. Nie, you, nie follow. Nie follow. Wracamy. Almost there. Nie, o nie. Uh-oh. You're in trouble now. So, I figure you must have a real good explanation for running off outside camp, kid. Because if you haven't, there's a whole world of trouble about to land on you. Well, I can't bear to look. Jacob Jones, I thought I told you not to go wandering off on your own. I'm sorry, Mrs. Haggerty. It's just... It's just you got no shame, have you, kid? Respect for the law. It's like Mrs. Flugel's famous American apple pie. They just don't make it anymore. Just let me get a hold of this kid, Mrs. Haggerty. I'll teach him a lesson he'll never forget. Not my Jakey. This is too horrible. You're not really going to hand Jacob over to Claude, are you, Agatha? I'm sure he's learned his lesson. Really? I regret to say I'm not entirely convinced. I think on this occasion, Mr. Grimmel is the man for the job. You heard the lady, tough guy. Now you're yeah, all mine. You've heard all the warnings. You've heard the stories. Now it's time for you to meet the cooler. Jednak. Okej. Okay. Czyli Jacob ma problemy. Aha. Koniec epizodu pierwszego. Tak jak wam mówiłem. Ale słuchajcie, jeszcze zostały nam 3 zagadki do rozwiązania. Więc... Czekajcie, jakby to zrobić? Czy możemy jakoś wrócić? Nie, odpala się Steam. To nie, tego nie chcemy. Wyjdę do menu głównego. Załadujemy sobie grę. I zobaczymy.
Bo powinna być chyba opcja jeszcze, żeby pozbierać te puszki. A jednak nie. A jednak nie. Także mi się wydaje, że chyba nasza historia kończy się właśnie tutaj. I dajcie znać w komentarzach, czy chcecie epizod drugi. Jeśli nie, no to też zrozumiem. Ale mogę wam powiedzieć, że gra jest fajna. Zresztą sami ją poznaliście przez te kilka ostatnich odcinków. Mam nadzieję, że wam się podobała. I co? Mam nadzieję, że wam się no tak, mam nadzieję, że wam się podobała stała formułka. Formułka. Zostawcie koniecznie łapkę w górę, komentarz, subskrypcję i tak dalej. Wiecie, o co chodzi. No. Także trzymajcie się, do zobaczenia. Pa, pa!